poezji ma znacznie więcej waloru. Nie, bo tutaj nie ma światła, ja nie wiem co zrobić. To jest ten sam vibe, ale... We got this! Hej kochani, witajcie! Dzisiaj jest 19 kwietnia. Wylatuję do Hiszpanii. Jest jakoś 18 dni do matury. Ja już zakończyłam swój drugi, pierwszy sem. No wszystko zakończyłam, zakończyłam już szkołę. Więc już nigdy nie będzie takiej sytuacji, że będzie 18 dni do matury, ja będę miała 18 lat i będę leciała z moją koleżanką do Hiszpanii. My zaplanowałyśmy, że my będziemy się codziennie tam uczyć, że będziemy powtarzać matematykę, robić zadania. I Agua de Valencia. W ogóle się spakowałam już do mojego plecaka. Mam nowy z North Face'a. Naprawdę dużo mieści. Zobaczymy co się będzie działo, bo to są moje ostatnie chwile w liceum, że tak powiem. Jesteśmy już na lotnisku i o 14 mamy lot. Iga jest iPad kidem. No moves. No moves. I co mi z tego było? Jak nastawienie? Perfekcyjne. O tam. Jak się czujesz? Wyglądasz jak taka podróżniczka prawdziwa, no. Tak jest, lecimy do Hiszpanii. Dzisiaj wyjątkowo mam dobry humor na lotnisku. Chociaż jeden pan mi już to zepsuł, ale... It's fine. It's fine. Witamy w Walencji. No, musimy wjechać w dół. Jesteśmy już w Walencji i ogólnie pierwszy nasz ogląd to śmierdzi szambem. Co ale się dzieje? Inaczej jest w Barcelonie, tak samo. No właśnie, ja byłam w Barcelonie i ja myślałam, że ja po prostu polecę do innego miasta w Hiszpanii i będę... Nie, bo w Benidormie też jest to samo. W Wenecji. Delta Principal. Hi, welcome from Valencia. Mamy piękny widoczek. Oj. Sorry. Plus. Jeszcze ta kamera uczę. Już wszystko przeżyła. Mamy piątek wieczór. Siedzimy sobie w ogóle w jakimś randomowym miejscu. Przyszliśmy tutaj przez Google Maps, bo też nie wiedzieliśmy gdzie iść. Przyszliśmy przed siebie. Jemy sobie, chillujemy. Co jesz? To jest w ogóle jakaś quesadilla z kurczakiem i z serem. Smakuje trochę jak McWrap. A te jak oceniasz na czosy? Dawaj, może się wbij w nie. Ty na czosy bym powiedziała takie... A ten sosik? Próbowałaś go? No, takie średnie. No. Tu jest moja torebka. A wiecie co to jest? Pani? Albo, nie wiem, znajomi? Bez kidyni w czekoladzie. O. 6 dni do matury! Ile? Nie, sorry, 4. Pamiętasz wczorajszy dzień? 5 dni do matury. Następny piątek, za tydzień, 5 dni do matury. Nie wiem, tydzień mamy zakończenie roku. Dzisiaj jest nasz pierwszy pełny dzień w Walencji. Zaczynamy go. Ja już idę tutaj i mówię, że ja potrzebuję kofeiny. Potrzebuję kawy. Napić się po prostu najlepiej takiej mrożonej. Wiem, że to brzmi jakbym była jakaś strasznie uzależniona, ale po prostu uwielbiam celebrować moment picia kawy. Iga też wzięła swój aparacik i będziemy pamiątkowe zdjęcia robić, dlatego że najlepszy moment to jest jak Iga później te zdjęcia mi wysyła po jakimś czasie. Ja sobie przypomniałam, Boże, my te zdjęcia robiłyśmy. Więc posiadanie takiego aparatu, który ma taki swój niepowtarzalny klimat, to jest coś super i tym bardziej na jakichś takich wyjazdach. Mamy nadzieję, że w ogóle dzisiaj będzie ładny dzień, bo mamy jakby takie opinie z różnych stron. Jedna osoba nam mówią, że jest ciepło, jest 26 stopni, a później patrzymy na Google Maps. Na Google Maps! A później patrzymy na pogodę w iPhone i nagle jest 16. Jestem właśnie tą osobą, która się szybko oszykuje, a Iga dalej jest w proszku. Tak samo jest w szkole. Dosłownie. Pakuj się, pakuj się. Pakuj się. Ej, już. Ej, teraz nie chcę płakać. Przestań.
już nigdy nie będzie takiego momentu, że ja idę, powiem, żeby się zaczęła szybciej pakować. Iga zawsze tak strasznie wolno się pakuje. Pakowała w szkole plecak. Ja zawsze ją pośpieszałam i mówię, Iga, Iga, chodź. To już się nie powtórzy. Godzina 14:14. Sobota. Jest idealnie, przysięgam. Czujemy się, jakbyśmy grały w filmie. Dosłownie. Jak ci się podoba? Ogólnie daje mi bardzo. No w sumie tego mogłam się spodziewać. Bardzo podobnie jak w Barcelonie, ale jednak chyba bardziej mi się podoba. Jak w Barcelonie, ale lepiej. Tak, to prawda. Yeah. To była dobra decyzja. Następnym razem polecimy do Alicante. Jesteśmy już w hotelu. Dzisiaj był naprawdę fajny dzień, tak myślę. Spacerowałyśmy sobie w sumie po całym centrum Walencji. Byłyśmy jeszcze na jedzonku, wzięłyśmy sobie makaron na wynos. To była taka miejscówka, gdzie dosłownie ci panowie zrobili cały obraz tego miejsca. Jak byś to opisała? To był po prostu specjalnie dla nas zrobiony stand-up. Show. Naprawdę, to był po prostu stand-up był. Stand-up comedy. Wiesz co to mi daje? Tych takich Hindusów, którzy sprzedają w tych swoich sklepikach i oni po prostu do ciebie. Oh, for you, my friend, for you. To jest ten sam iPad. Yeah. Cheers. Yeah. Za naszą maturę. To jest kombucha. Kupiłyśmy wczoraj, Iga w ogóle stwierdziła w pewnym momencie, kupujemy smakowe słomki, które można jeść. I jest ich 16 w opakowaniu. Ja nie rozumiem, to jest słomka, którą można zjeść. Zachowujemy się jak dzieci specjalnej troski dosłownie. One są trochę jak taki ukamieniony jak cukier puder. 2 tygodnie przed naturą. Zakamieniony puder. A tylko my chodzące sobie w słuchawkach. W jednym słuchawkach przez miasto. Podszedł do nas jakiś pan. Pan? Był młodszy od nas pewnie. Nie wiem, ile byś dała? 22. Serio? No ja bym powiedziała, że tak z 18, może 19. No dobra, takie 20 max. Jest nasz kolejny dzień. Dzisiaj jest piękna pogoda, jest niedziela. Taki typowo będzie, mam nadzieję, plażowy dzień. Iga wybrała jakieś miejsce na śniadanie brunch. I powiem ci szczerze, że to był bardzo dobry wybór. Jesteśmy w takim barze przy plaży, takim śniadaniowym, czyli taki klimacik trochę Bali. Bali vibes? Troszeczkę. Zamówiłyśmy sobie pyszne śniadanie, już jesteśmy tak głodne, że po prostu już się nie mogę doczekać, aż dostanę mój sok, kawę. Jaki jest plan na dziś? Odpoczywanie? Plażować. Przed wyjazdem narzekałam na to, że jestem biała i wróciłyśmy. Jo! I stało się to. Siedziałyśmy sobie na słońcu. Tutaj to widać, że jestem czerwona i to bardzo. To jest tak czerwona, ja nie wiem dlaczego ja nie nałożyłam SPF-u, bo myślałam, jest 21 stopni. Nie czuć tego słońca. No, troszeczkę jak takie wakacje w Turcji. Musimy spróbować oczywiście hiszpańskiego jedzenia, bo nie możemy stąd wyjechać bez odhaczenia tego, więc to jest bardzo ważny punkt. Wieczorne szykowanko. Załamanie. No jesteśmy po prostu spalone, stara, no co powiemy. I nie wiem jak to się stało, ja myślałam, jest 21 stopni. I co? I wyglądam tak. Ale zobaczymy jeszcze co się wydarzy, jeszcze. Już jest coraz. 3 dni jeszcze. Nie,
Poezja, ten świat poezji ma znacznie więcej walorów, jest znacznie bardziej ciekawszy niż ten przyziemny świat, który nie ma w sobie nic dobrego. No i też mamy taką kolejny etap jego wędrówki. Witajcie kolejnego pięknego dnia w Walencji. Pomijmy fakt, że już rozpoczęłyśmy dzień od kilku przygód. Może nie będę mówiła, ale ja na przykład już jestem zalana kawą. Mimo tego, że jest przepyszna, to ja nie wiem jak ja to zrobiłam. Mam całą spódnicę, która jest satynowa, zalaną kawą. Plama jedna wielka z kawy. Yeah, to jest właśnie moja kawusia. Nie wiem jak to skomentować. Wzięłaś na słono czy na słodko śniadanie? Jeszcze nic nie wzięłam. A, okej. Okay. Z croissant. No. Z truskawką. Z serem brie. No. O, jakieś wegańskie. Takie albo bardzo słodkie, albo... Zmieniłyśmy naszą lokalizację na kolejne dwa dni. Teraz jesteśmy bardziej w centrum. I powiem wam, że to była tak dobra decyzja, żeby na początku być w hotelu. Teraz jesteśmy w takim apartamencie, dosłownie w takim ścisłym centrum. Na początku mogłyśmy być na takich obrzeżach, a teraz możemy poczuć taki typowy klimat Walencji. Mimo tego, że prawie codziennie byłyśmy w centrum, to teraz już mamy wszystko dosłownie na wyciągnięcie ręki. Porobiłyśmy sobie już foty, znaczy Iga mi robiła, bo Iga jest fotografem dosłownie tego wyjazdu. I ona już wie, ona, my czujemy ten sam klimat, ona wie czego ja oczekuję od zdjęcia i jest nice. Opalenizna niestety dalej, taki sam. Nie, stara, ja się zachowuję jak ja bym pierwszy raz coś nagrywała. Po prostu wysławienie się, język polski pożegł, w ogóle gdzieś się odkleił, jeszcze raz. Jesteśmy właśnie na takiej naszej obiadokolacji. Dzisiaj jemy paeję, w końcu na trzeci dzień. I chyba znalazłyśmy miejscówkę, gdzie jest najlepszy klimat jak dotychczas, bo sobie siedzimy, możemy sobie oglądać tutaj ludzi, pijemy sobie ich popularny tutaj napój. Czuję się po prostu teraz, że korzystamy z tego wyjazdu. Tak, po prostu nic nas nie interesuje, jesteśmy tylko... My i Agua de Valencia. Za nas, za zdaną maturkę. 19. Girl dinner. Jesteśmy w pokoju, ale wywaliło chyba w całym mieście prąd, czaisz? I my nie możemy nawet stąd wyjść, bo nam się drzwi zablokowały, a ja mam 2% na telefonie. No wiem, bo tutaj nie ma światła, ja nie wiem co zrobić teraz, bo Amelia ma klaustrofobię. I ono zaraz chyba wybuchnie. My tu nawet okien nie mamy w nim. Nawet nie mamy gdzie indziej. Ale jak nie macie okien w pokoju, nie ma okien? No nie mamy! Widzę, więc no, jak, nie wiem, no mamy wyskoczyć? Nie, no żartuję, mamy prąd. Zostałaś wkręcona. Dzień jak co dzień. Dzisiaj stwierdziłyśmy, że jest czas na nagrywanie tanecznego TikToka na środku ulicy w centrum Walencji. Jest specyficznie, ale jest fajnie. Mamy stwierdzone, że... Mamy, jako publiczność mamy taką starszą panią, mega słodką, tak, która na nas patrzy i po prostu się uśmiecha. Byłyśmy w sklepie papierniczym i kupiłyśmy notatniki i dwa długopisy, i najlepsze jest to, że to są z firmy, którą ja noszę zawsze do szkoły, Milan, i stwierdziłyśmy, że te długopisy weźmiemy na maturę. A kupiłyśmy je z myślą o tym, że Iga będzie mnie uczyła grać w statki, bo ja, jeśli gracie w statki, to ja nie umiem. Jak? To będą nasze szczęśliwe długopisy, które jeszcze zamoczymy najchętniej w tym fontannie do parku, do którego idziemy. W maju piszemy maturę, oczywiście. Mamy przygotowane długopisy, które weźmiemy na maturę. I co robimy? We got this! To jest po prostu, nie wiem, nasz wymysł, że zamoczymy długopis i jesteśmy like... Kultowa? Kultowa kanapeczka tutaj z hiszpańską szynką. Bardzo dobra bagietka, ja nie lubię takich suchych. Bardzo dobra, taka świeża, chrupiące pieczywo. Czuć bardzo dobry jakościowo ser, szynki, więc... Tu i pan jeszcze mi nałożył jakiegoś pomidorka do środka. Jak oceniasz? 8 na 10.